No i w związku z tym, że nie ma po czym chodzić, próba numer 2. Program DIP cały czas, może program 4. Makro Multi Cruiser ponownie. Tak zwane dużynki. Mam tym razem słuchawki i będę chodził na słuchawkach. Zobaczę, jakie są efekty na słuchawkach. Czy da się jeszcze coś więcej wyciągnąć z tego miejsca, bo interesuje mnie po tych znaleziskach, które ostatnio znalazłem. No nie ma miejsc przeszukanych, kochani. Tak naprawdę to są umiejętności, cierpliwość, szczęście, wiele różnych rzeczy. Sprzęt także, jakieś samozaparcie, upór. No jakaś wiedza historyczna i miejsca, które są potrzebne. Zobaczymy, czy się uda. Postaram się jeszcze po prostu przeciągnąć to miejsce. Ono jest nieduże. Jak widzieliście na poprzednim wideo, myśmy je już schodzili, ale jak widać, cały czas jakieś rzeczy się trafiają. Zaraz będzie gorąco, myślę, że w 2 godziny spróbuję przejść się po tym miejscu. No i nie będzie dalej opowieści o trybie DIP. Jest za gorąco, 33 stopnie, nie da się w ogóle wytrzymać. To jest jakaś masakra totalna. Poddałem się absolutnie, nie dam rady, kochani, w ogóle to nie jest możliwe, ale pomyślałem sobie, że może tą chwilę spożytkować na coś zupełnie innego, która się przyda wielu osobom, które wchodzą do tego hobby. Jakie jest 10 błędów najbardziej popełnianych, jeśli chodzi o poszukiwanie z wykrywaczem metalu? I w tym odcinku chciałbym po prostu wymienić takie punkty, żeby dla tych, którzy próbują, dla świeżaków, pomóc im w wyborze pewnych rzeczy i zdecydowaniu się, jak poradzić sobie z tym wszystkim. Może będzie więcej niż 10 punktów, nie wiem. Załóżmy sobie 10 punktów, jak się nie wyrobię, to będę przynudzał więcej i uzupełnię to dalej. Pierwszy punkt, najczęstszy błąd, zakup sprzętu. Oczywiście bazujecie na różnych poradach, na filmach na YouTubie, tak jak z mojego kanału. Nie każdy jest obiektywny, ja czasami też bywam nieobiektywny, czasami mylę się po prostu w pewnych rzeczach. Ale to jest rzecz ludzka, błądzić i nie rozumieć pewnych rzeczy. Błędem jest zakup na pierwszy wykrywacz urządzenia skomplikowanego i bardzo drogiego. Dlaczego? Po pierwsze, nie wiemy, czy top hobby nam podpasuje. Niektórzy po prostu nie lubią brudnej ziemi, nie lubią się paplać w takim badziewiu, w takim pyle i brudzie. I jak się zorientują, w co się wkopali, to niestety często rezygnują i sprzęt jest za pół ceny do sprzedania. Druga sprawa to umiejętności. Nie mając umiejętności, kupowanie sprzętu bardzo zaawansowanego i bardzo drogiego z najwyższej półki, no mija się z celem, bo nie użyjemy tego narzędzia. No to tak jakby dać, nie wiem, jakieś precyzyjne narzędzie chirurgiczne totalnemu laikowi, który, nie wiem, kładł tynki na ścianach. Może będzie miał naturalny talent i sobie poradzi, ale to jest mało prawdopodobne. Z reguły tak jest, że po prostu niestety to nas przerasta. I ważną rzeczą jest znajomość języka angielskiego, dlatego że większość urządzeń, no niestety, nie jest po polsku. Także to jest pierwsza rzecz, żeby wybrać sobie urządzenie jak najprostsze, typu analogowe, typu cyfrowe, ale takie, gdzie w zasadzie ustawiamy, ruszamy jak popularny kanarek. Bardzo dobre urządzenie startowe, wbrew pozorom, na początek hobby. I od tego zacząć. Nie kupować, nie przepałowywać na siłę, nie kupować topowych urządzeń, bo naprawdę ich nie opanujecie. To jest pierwszy, najbardziej popularny błąd. Błąd numer 2, zakup łopaty. To jest najczęstszy błąd. Każdy kupuje jakieś, próbuje szukać jakichś wypałowanych rzeczy drogich na maksa i tak dalej. Okazuje się, że zwykła łopata Sungardena, którą mam, nie wiem, z 5 czy 6 lat, ona się po jakimś czasie złamie oczywiście. Za 35 zł jest najlepszym rozwiązaniem. Krótka na tyle, żeby nie ciągnąć jej po ziemi i ok. Znam takich ludzi, którzy uwielbiają długie łopaty, niosą na ramieniu. Jak ktoś jest dobrze zbudowany, napakowany i lubi jeszcze mieć fitness i siłownię na polu, proszę bardzo, może sobie kupić dwuręczną dużą łopatę. Co innego, kochani, kopanie w militarce, gdzie taka Sungardenowa łopatka, tu pozdrawiam Aleksa, moja, w ogóle się nie nadaje. Jak jesteśmy w lesie wśród korzeni, to taką łopatą sobie nie poradzimy. Czyli musimy sobie dobrać to odpowiednio. Oczywiście na plażę można dobrać sobie odpowiednie sitko, na las odpowiednią łopatkę do wycinania korzeni, odpowiedni nóż do tak zwanego digera. To jest kolejny temat i tu jest najczęstszy błąd, że się kupuje jakieś wypałowane, duże, ciężkie rzeczy i one po prostu gdzieś później zalegają w szafie. Sam jestem tego najlepszym przykładem. Niekoniecznie to się sprawdza. Fajnie wygląda, jest efektowne. Jak ktoś się nie zna na początku, to na ten błysk leci, na ten blichtr. Później się okazuje, że najprostsze, najtańsze urządzenia w tym wypadku najlepiej się sprawdzają. I nie żal jest, jak zgubimy łopatkę, nie wiem, za 35 zł, a jak zgubimy łopatkę za 300 czy za 200, to już jest nam trochę bardziej smutno, jak wrócimy do domu. Numer 3. Dodatkowa sonda. To jest najczęstszy błąd. Jesteśmy cały czas przy sprzęcie. No, nie ma sensu kupowanie dodatkowych sond. Dlaczego? Na początku przynajmniej. Kochani, bazowa sonda rzędu
9, 8, 10 cali jest najbardziej optymalną sondą uniwersalną na warunki. Dlaczego? Dlatego, że jak kupicie sobie 6-calową snajpereczkę i wyjdziecie na pole, to się zachetacie. Ja miałem nieraz takie sytuacje, że chłopaki szli na dziesiątkach, ja byłem na początku pola, oni na końcu, bo ja miałem, nie wiem, 6 czy 7. To zupełnie nie działa w ten sposób. Lepiej mieć 10, 9 uniwersalną i możecie na polu i w lesie tą sondą spokojnie szukać. Teraz kolejna sprawa. Dodatkowe sondy nie są zawsze dobrze zrobione i często mają problemy ze zestrojeniem, z działaniem i często kupienie tej sondy kończy się w ten sposób, że urządzenie przestaje normalnie funkcjonować, nie zestraja się z sondą i później są takie efekty, a nie inne w szukaniu, że wykrywacz nie działa, że wykrywacz jest do dupy, że jest gówniany, a to jest sonda, która jest źle wykonana. Jeśli kupujemy dodatkową sondę, to dokładnie pod swoje zastosowanie. Jeśli ktoś szuka na plaży i ma na przykład, nie wiem, kamienie, to sobie dokupuje 6, żeby ten sektor przeszukać. Ale takich rzeczy, jak małe dodatkowe sondy, używamy sporadycznie. Podobnie jest z dużymi sondami. To jest bardzo istotna sprawa. Duża sonda jest po prostu cholernie ciężka. I na tym polega cały problem z taką sondą, że musicie mieć do niej często szelki albo po godzinie odpadają wam ręce po prostu. Duża sonda oczywiście sprawdza się świetnie, kiedy mamy duże, czyste pole do przeszukania i efektywnie możemy głębiej sięgnąć i przeszukać to pole. Lepiej zacząć od 10, jak się skończą pomysły, to dopiero myśleć o sondach, ale jak już będziemy mieli doświadczenie. Duża sonda też przy dużym zaśmieceniu nie będzie sobie radziła. I to jest też kolejna sprawa, także przy doborze sondy zastanówcie się dobrze, czy na razie nie opanować wykrywacza w jakiś sposób naprawdę zadowalający. I dopiero jak się wam skończą scenariusze, będziecie mieli jakieś podmurówki domów, jakieś ciężkie miejsca, których dotrzeć się zwykłą sondą nie da, wtedy myślicie i dobieracie narzędzie. Tak samo dobierając sondę, myślcie o tym, że sonda ma odpowiednią wagę. I niestety często jest tak, że zakładając dużą sondę, sprzęt leci na łeb i jest bardzo ciężko nawet w uprzęży na takim sprzęcie chodzić. Zakładając lekką z kolei podrywa wam sondę do góry. Także tu dochodzi jeszcze wyważenie i to jest rzecz bardzo istotna. No i czas skoncentrować się na błędach. Kolejny punkt i najbardziej popełniany na początku hobby to jest przemiatanie cewką sondą nad ziemią. Wiele osób popełnia błędy tego typu, że macha tą cewką wysoko nad ziemią albo mają pod dziwnym kątem wygiętą, opuszczoną. I niestety oni się drapią w głowę i mówią, ja nic nie znajduję, nic tutaj nie ma, niemożliwe. Jest. Wystarczy poprawić i popracować nad prowadzeniem sondy. To jest pierwszy i kluczowy, najważniejszy element w tym hobby. Przede wszystkim prędkość. Prędkość przemiatania. Połóżcie sobie monetę na ziemi, ustawcie detektor według jakichś ustawień najbardziej popularnych, jakie używacie i zobaczcie, czy jak będzie sygnalizował prędkość z dużą prędkością przemiatania, a jak z wolną. I tak dobierajcie ruchy, żeby ta prędkość była najbardziej optymalna i przetwornik urządzenia najlepiej, w sposób najbardziej płynny sygnalizował nam przedmiot, który znajduje się pod sondą. To jest pierwsza sprawa, prędkość przemiatania. Druga sprawa, prowadzenie sondy musi być idealnie wypoziomowane równolegle, jak najniżej nad ziemią. W zasadzie najlepszą metodą jest prawie szlifowanie o powierzchnię ziemi, ale jeśli wystają jakieś badyle czy kamienie, no to każde uderzenie powoduje zakłócenia, więc trzeba tak sobie wyregulować sztyce. To jest kolejna ważna rzecz, żeby ręka nam się nie męczyła, żeby nie była za bardzo podciągnięta do góry albo za bardzo opuszczona i w ten sposób regulujecie sobie urządzenie, gdzieś stojąc w pokoju i tak dalej. Kolejną rzeczą ważną i popełnianą, jeśli macie dużo sygnałów, wiele osób w ogóle o tym nie wie, należy podnieść sondę do góry o jakiś tam kawałek, 5-6 cm nad ziemię, żeby nie słyszeć tych drobnych zakłóceń. I w ten sposób urządzenie się stabilizuje i jest zdecydowanie cichsze. Tracicie na osiągach oczywiście, kochani, ale nie słyszycie pikania i tych drobnych sygnałów, które doprowadzają was do szału i nie jesteście w stanie wśród nich wyłowić po prostu wartościowych sygnałów. Jak widzicie, to jest kluczowa, najważniejsza rzecz. Prowadzenie sondy i opanowanie po prostu tego ruchu, wysokości i pilnowanie, żeby ta sonda nie była podgięta. Tu do Mariusza, który często zapomina, idzie z tą sondą w ten sposób i dużo na tym traci. To jest, ja mu tą sondę adeptuję, on się bardzo denerwuje z tego powodu, ale to jest ważna rzecz. I nauczcie się, przemiatając na dywanie nawet w domu, zakładać na zakładkę jak najbardziej płynnymi, powtarzalnymi ruchami ścieżkę, po której powinna pójść sonda. Dlaczego? Dlatego, że wiele osób macha jakoś nieskładnie, już pomijam prędkość i pomija po prostu pewne kawałki ziemi, pomija, dlatego, że te ruchy nie nakładają się. Te ruchy muszą się nakładać jeden na drugi i w tym momencie macie gwarancję, że nie pomijacie żadnych fantów. To jest kluczowa, najważniejsza esencja, od której warto zacząć, poza ustawieniami sprzętu, o których za chwilę powiem w następnym punkcie.
Kolejna rzecz to przepałowywanie sprzętu. Dlaczego? Dlatego, że gdzieś z tyłu głowy uruchamia się czerwona lampka i mówi na maksa czułość, na maksa gain i jedziemy z tym koksem, wyciągnę najwięcej towaru. I tu, kochani, to jest najgorszy możliwy błąd, jaki można popełnić. I najbardziej prozaicznym jest fakt taki, że jeżeli byście mieli skręcony wykrywacz o połowę, znaleźlibyście więcej fantów niż maksymalnie wykręcony. Zaraz tu usłyszę słowa hejtu, że gadam bzdury. Tak nie jest. Dlaczego? Maksymalne wykręcenie powoduje dodatkowe dźwięki, dodatkowe zakłócenia, które przykrywają wartościowe sygnały, te ciche, i ich nie słyszycie. Trzaski takie i pyknięcia w linii audio oznaczają, że sprzęt jest przepałowany, przekręcony do góry i po prostu, niestety, jest ślepy. Taka jest prawda. I to jest kolejny błąd popełniany przez nowych użytkowników, jeśli chodzi o obsługę urządzenia, przekręcanie na maksa czułości. Wszystkie zakłócenia lecą po prostu do Was jak muchy w przenośni i nie słyszycie nic poza jednym wielkim trzaskiem i kakofonią. Wiele osób się zniechęca i mówi, że sprzęt nie działa. Działa. Zaczynamy od bazowych ustawień producenta. Jeśli mamy czułość na 70, to szukamy z czułością 70. Jak nic nie wychodzi, urządzenie pracuje stabilnie, podkręcamy po kawałku do góry do momentu, kiedy urządzenie przestaje być stabilne. Jeśli są to pokrętła, kręcimy pokrętłami przyciski, to wciskamy przyciski. Zasada jest taka, kręcimy do góry, aż słyszymy zakłócenia i schodzimy w dół do momentu, kiedy urządzenie się ustabilizuje. Cewkę trzymamy nad glebą. Często jest tak, że jak odkładamy na bok wykrywacz, on będzie sobie grał i to jest rzecz normalna. On nie widzi gruntu, nie jest skalibrowany w tym momencie do gruntu i będzie się wzbudzał. Także o tym pamiętajcie, nie wolno przesadzać po prostu z tymi ustawieniami na początku, bo to jest najbardziej popularny błąd i niestety on się najbardziej mści. Następna sprawa to kalibracja do gruntu. Wiele osób na tym sporo traci, bo nie używa tej funkcji w ogóle, ustawia gdzieś tam środkowe położenie. Okej, może w większości przypadków się powinno to sprawdzić, ale kalibracja do gruntu powinna być rzeczowo przeprowadzona. Jak dokonać takiej kalibracji do gruntu? Szukacie za pomocą trybu pinpoint czystego miejsca, gdzie urządzenie nie wydaje żadnego sygnału. I w tym miejscu pompujecie, jeśli macie opcję pompowania, jeśli macie opcję automatu. No to będzie zupełnie inaczej wyglądało, ale jeśli macie opcję ręcznego ustawiania, to staracie się na początku też urządzenie dostroić, ale większość, 90% urządzeń pompujemy. I po pompowaniu sprawdzamy wartość. Mamy w instrukcji podane, jakie są wartości dla takich średnio zmineralizowanych gleb, powiedzmy 70-80. To jest taka wartość. Jeśli się pojawi inna, to znaczy, że coś było pod sondą i należy przekalibrować urządzenie jeszcze raz. To jest cholernie ważna rzecz. A dlaczego? A dlatego, moi kochani, że urządzenie na tej podstawie będzie rozpoznawało i sygnalizowało odpowiednio przedmioty. Jeśli będzie źle skalibrowane, to tony żelaza będą przychodziły do górnej skali, z przewodników wyższych do dolnej, to się wszystko będzie mieszało, bo ta cała skala będzie obrócona, będzie źle skalibrowana. Kamienie magnetyczne będą nam przeszkadzały. Także istotną rzeczą, kluczową jest dobra kalibracja i co jakiś czas szukamy czystego miejsca, co 20 minut, co 15, czy jak się zmieni nam teren, zmieni się, nie wiem, kolor ziemi, pojawią się jakieś kamienie dodatkowe, jakiś kolor, pojawią się jakieś skały, jakiś kolor tej ziemi będzie zupełnie inny. Musicie jeszcze raz przekalibrować. To jest bardzo istotna rzecz, żeby o tym pamiętać. O tym już mówiłem w moich filmach. Przede wszystkim ważną rzeczą jest po prostu zapoznanie się z historią regionu czy miejsca, ze starymi mapami. O tym znajdziecie odcinki na moim kanale. Nie idźcie na pałę szukać, bo to często nie działa w ten sposób. Chociaż i znam takich ludzi i sam wiem ze swojego doświadczenia, że można przypadkowo trafić na prawdziwą żyłę złota i Eldorado i naprawdę kopać i znajdować bardzo ciekawe artefakty w miejscach zupełnie niepozornych. Ale warto się zainteresować takimi rzeczami, jak mapy, jak książki, postudiować, bo to jest druga strona tego hobby, wzbogacać wiedzę i to świeżakowi takiemu pomoże się zorientować, że nie będzie szukał po łące, która kiedyś była bagnem i będzie się martwił, że on nic nie znajduje i nie znajdują, tylko zacznie szukać w skrzyżowaniu dawnych dróg, czy popularne i proste rzeczy, tak jak zagłębienie przez pole, czy jakaś krzyżówka starej drogi, której już nie ma. On tą drogę znajdzie na mapie, znajdzie w książce, dowie się, że tędy szedł front, że były jakieś bitwy, że stacjonowało jakieś wojsko i będzie znajdował fanty. Także to jest ważna rzecz, żeby jeszcze za tym szła jakaś merytoryka i wiedza. Przy okazji zdobywacie wiedzę na temat dziedzictwa narodowego, na temat zabytków i to jest ważne, żeby tą wiedzę wzbogacać. Po to, żeby wiedzieć, jak znajdziecie coś z ziemi, czy to jest zabytek archeologiczny, czy nie. Tego się można tak naprawdę samemu nauczyć. To jest najśmieszniejsze. Ja wiem, że prawo tego nie opisuje, ale ten odcinek nie będzie o przepisach. Te filmy są już na kanale. Tutaj chodzi o to, żeby tą pasję podtrzymywać i dodatkowo się edukować i wzmacniać swoją wiedzę i to, co mamy po prostu w głowie.
Kolejna rzecz to niewypały, niewybuchy, czyli niebezpieczeństwo. Jak jesteśmy świeżakiem, wszystkie tego typu rzeczy znajdujemy. Ja o tym już gadałem do znudzenia na tym kanale, więc nie będę tutaj zajmował Wam czasu. Jeśli macie podejrzenie, że to może być coś, co pourywa Wam kończyny i zabije Waszych bliskich, którzy są z Wami na wykopkach, po prostu zgłaszacie tą rzecz i tyle. Nie zabieracie do domu, nie kombinujecie. To jest prosta sprawa, nie wymaga więcej do tłumaczenia. Ostatnia rzecz to strategia. Trzeba sobie przyjąć jakąś strategię, czy szukamy w grupie, czy jesteśmy samotnym wilkiem. Jak przeszukujemy dany obszar, patrzymy na pogodę, patrzymy na worutki. Czasami trawa, jak widzieliście w poprzednim odcinku, potrafi być raz na jakiś czas ścinana, raz na 5 lat. I miejsce jest dopiero otwarte, więc warto wykorzystać każdą minutę, planować porę roku, warunki pogodowe, deszcz, nie deszcz, burze na otwartej przestrzeni, żeby jak najbardziej efektywnie wykorzystać ten czas i mieć efekty w poszukiwaniach. Poza wiedzą, poza mapami, poza książkami też musicie się zorganizować na miejscu, w terenie. Ta organizacja na miejscu, na miejscówce, w samym po prostu centrum naszych poszukiwań jest najbardziej istotną rzeczą. Dzielimy się na grupy, dzielimy obszar, który przeszukujemy, przyjmujemy jakąś strategię, gdzie szukamy wpierw, gdzie później. Zastanawiamy się nad tym wszystkim. Głowa, cały czas jest potrzebna głowa. Jeśli będziecie robić to bez głowy, oczywiście, tak jak mówiłem wcześniej, znam wielu takich, którzy robili bez głowy i znaleźli naprawdę bardzo ciekawe rzeczy. Natomiast w większości przypadków jednak to przyłożenie się, ta merytoryka, ta organizacja pracy, tak jak praca w biurze czy praca w terenie, dobrze zorganizowana z pomocą innych osób lub opracowana merytorycznie, powoduje, że te efekty są naprawdę miażdżące. Ja wiem to po sobie, że często wychodziłem gdzieś tam bez sensu, machałem i nic tam nie mogłem znaleźć, po czym gdzieś przeszukałem jakieś mapy, zorganizowałem sobie czas, miejsce, zobaczyłem, że miejsce jest dostępne, że jest możliwość szukania i efekty, jak sami widzicie, są naprawdę dość ciekawe. Zapraszam do subskrypcji. Jeśli macie jakieś pytania odnośnie do tego, co jeszcze powiedzieć takiemu świeżakowi, co byście chcieli wiedzieć dokładnie, piszcie pod tym filmem i do usłyszenia.